jak paciorki różańca przesuwają się chwile nasze smutki, radości i blaski, a Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec święta Panno Maryjo pełna łaski. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile nasze smutki, radości i blaski, a Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec święta Panno Maryjo pełna łaski. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Cieszymy się niezmiernie, że tyle nas dzisiaj jest. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Wspominamy świętego Franciszka z Asyżu, który bardzo kochał wszystkie zwierzęta i świat przyrody. Honorował go tym, że święty Franciszek jest patronem całej przyrody. Wszystkiego, co zielone, wszystkich roślin, ale przede wszystkim zwierząt. Ekologii, troski o środowisko. I dzisiaj pragniemy też odmówić Wali Szczątki Różańca wspólnie z naszymi pupilami. Dobrze, że nie czekają, bo tam się potrafi się zachować zwierzątka, bo czasami gdzieś tam na ulicy czekają na spacerze. Kto ma pies Katowice? Ktoś ma kota? Ze sobą? Ze sobą. Jest Kisiuś? O, super. Słuchajcie, na koniec będzie też możliwość, żeby wspólnie zrobić sobie jakieś zdjęcie, ale o tym na koniec powiem. Dzisiaj naszą wspólną modlitwę na różańcu poświęćmy dobremu Bogu przez ręce Maryi w intencji wszystkich, którzy są opiekunami zwierząt. O dużo cierpliwości i miłości do stworzeń, za tych, którzy zdecydowali się na jakieś zwierzątko w swoim domu czy podwórzu, a teraz mówią, że to problem, aby pokazali serce i dobroć zwierzętom, aby nie porzucano zwierząt, aby też nikt zwierząt nie krzywdził. My, którzy mamy zwierzęta, które osobiście nie mam na prywanie, ale w domu rodziny zawsze jest jakieś zwierzątko, to wiemy o tym, że ten, kto ma zwierzę i troszczy się o nie, to jest dobry człowiek. I chcemy też naszą miłość do zwierząt, nasze przywiązanie pokazywać tym zwierzętom, ale poprzez to pragniemy uwielbiać Pana Boga za piękno i dobro stworzenia, za to, że możemy uczestniczyć w dziele, które Pan Bóg już od początku ludziom dał, aby troszczyli się o cały świat. My to robimy. Dzisiaj będziemy rozważać część Chwalebną. Część Chwalebną Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza zmartwychwstania Pana Jezusa. Kasia, na drugiej będzie stanie Pana Jezusa. Wydarzyło się coś wspaniałego. Naszym winowajcom i nie rób nas na pokuszenie.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, nie modlimy się na świecie Maryi. Cieszymy się, że Maryi rozprawiamy w swoim Synu. Jezusa Chrystus Kandydatem. To jest tajemnica, którą już nam rozumiemy. Przyjmujemy ją całym naszym sercem. Matka Boga stawia się za nami, modli się razem z nami i cieszy się, że jesteśmy jej dziećmi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
podaj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Błogosławiony Józef, Łaskawy Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, Amen. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, promowanie na Świętej Maryi Pannie na królową nieba i ziemi. Tak wiele jest figur, obrazów i innych wizerunków Maryi, na których ma ona taką koronę. Wierzymy w to, że Matka Jezusa pod swym niebowzięciem została ukoronowana na królową nieba i ziemi. Teraz oddajemy jej cześć w modlitwie rodzącowej i pieśni pełnej chwały. Maryjo Królową, nieba i ziemi, stawia się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako na niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom.
nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, Amen. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż świętym duchom, gdzie każdy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Jakbyśmy byli w kościele, to byśmy usiedli na chwilę, ale że nie jesteśmy. Kilka słów, słuchajcie, o świętym Franciszku i dlaczego to tak jest, że dzisiaj gromadzimy się w taki zwykły sposób. Ksiądz proboszcz w niedzielę powiedział, że kilka słów, we wtorek padnie na temat świętego Franciszka i Wilka. Była taka sytuacja, że w pewnym niedużym włoskim mieście Rubio wiasował wilk, ogromny, wielki wilk, który nie tylko, że atakował i pożerał zwierzęta, ale też w ten sam sposób rzucał się na ludzi
doszło do takiej sytuacji, że zaczęli ci ludzie wychodzić z jakimiś mieczami, widłami, czy z jakimiś innymi narzędziami, którymi mogliby się bronić, ale też nie udawało się niektórym bezpiecznie pokonać drogi do miasta czy z miasta. W końcu ci ludzie zamknęli bramy swojego miasta i powiedzieli: trudno, musimy czekać, aż coś się wydarzy. I pojawił się święty Franciszek, przyszedł, dowiedział się o tej sytuacji i powiedział: ja pójdę i tę sprawę załatwię. I nie wziął ze sobą żadnych narzędzi do obrony. Jedyne co, to przeżegnał się. Wiadomo, jak to święty jeszcze z Panem Bogiem porozmawiał. I wyszedł za mury miasta. Oczywiście ten wilk zaraz gdzieś tam spotkał, odgrasował. I święty Franciszek, podchodząc do niego, sam zrobił znak krzyża. Wykonał znak krzyża w stronę tego wielkiego wilka. I do niego przemówił. Przemówił do niego słowami: bracie Wilku, bracie Wilku, przestań to robić. Nie można. To się Panu Bogu nie podoba. I słuchajcie, ten wielki Wilk, kiedy Franciszek odpowiadał mu pytania i kiedy miał na te pytania odpowiedzieć twierdząco, czy ty już przestaniesz to robić, Wilk skłonił głowę do wątpliwości, że tak, tak samo i ten Wilk. Święty Franciszek z nim trochę porozmawiał i w końcu mówi: musimy zawrzeć umowę, że ty nie będziesz atakował tych ludzi i ich zwierząt, oni w zamian będą ciebie karmić. I czy ty się na to zgadzasz? I też po raz kolejny skłonił głowę, że tak. I niezwykle, że tych zwierzę rozumiało jego głos. My też mówili do naszych zwierząt. Różne komendy. Ale czasami wiemy, że można coś zwierzakowi tłumaczyć, nic z tego nie będzie. Że na dworzu, czy w kubecie, gdzieś tam pewne sprawy się załatwia, ale różnie bywa. Żeby nie szczekał, różnie bywa. Albo kot, żeby czegoś tam w domu nie grał, nie przetłumaczyć też. A święty Franciszek, kiedy to powiedział tego wilka, wyciągnął do niego rękę, też tak jak mówię, jak mowę zabieramy, to wyciągamy rękę i ten wilk też wyciągnął rękę. Uścisnęli się i chodź, teraz idziemy do dyskusji. I weszł tego miasta i powiedział: zabawiam umowę z tym wilkiem, przyjdzie was atakował, musicie go zamian karmić. I mówi tego wilka: bracie wilku, czy ty to potwierdzisz? I skłonił głowę po raz kolejny, aż tam skulił się do ziemi, że tak. I też były inne sytuacje, że tak podchodzimy gdzieś, są ptaki na drzewie, one zaraz uciekają, boją się ludzi głosić. Święty Franciszek co bardzo długie chwile w obecności tych ptaków spędzał i tłumaczył, o Panu Bogu rozmawiał. Ktoś może powiedzieć: wariat, szaleniec. Najlepiej święty trzeba być wariatem i szaleńcem. Inaczej tak po ludzku, tylko patrząc, to ktoś powiedział: to się nie opłaca, to jest dziwne. To też jest dziwne, że Pan daje swojego Syna na ukrzyżowanie z miłości do nas. Stąd też święty Franciszek, kiedy jest przedstawiany na obrazach, w górach, to właśnie jest obecny ten film, albo jakieś ptaszki, które gdzieś tam siedzą na jego ręku, na ramieniu. Nie bały się. I my też starajmy się w taki sposób go naśladować, aby świat przyrody, który jest, żebyśmy go z szacunkiem traktowali. Abyśmy podchodzili do każdego stworzenia, tak jak Pan uważa. Pan z miłości stworzy człowieka. Kiedy Pan stwarza świat przyrody i mi to wszystko widzi, mówi, że to wszystko jest dobre. No i nasze zwierzaki też są dobre. Za moment będzie komunia święta, dlatego też ja bym prosił, żeby tu przy wejściu do kościoła zrobić miejsce i tam, żeby można było przystąpić do komunii świętej. Potem będzie błogosławieństwo. Potem wyrosujemy do góry Matki Bożej do domu. Następnie będzie modlitwa błogosławieństwa zwierząt i ich opiekunów. Potem ja zmienię miejsce troszkę gdzieś tam z boku i będę rozdawał kartki
dzieciom, które są dzisiaj na różańcu, a ci wszyscy, którzy mają swoje zwierzątka, będą mieli możliwość, kto będzie chciał, tak? Bo nie ukrywam, będziemy to publikować na Facebooku czy na stronie internetowej parafii, będzie można tutaj panią poprosimy, żeby każdy mógł tak wstanąć w swoich pupilach i to uwieźliwy, potem będziemy to publikować. Przeprośmy teraz Pana Boga za nasze grzechy. Abyśmy mogli uczestniczyć ze wzruszonym sercem na uprzednim przyjęcia komunisty. Zaśpiewamy przepraszam Cię Boże. Przepraszam Cię Boże, skrzywdzony człowieku, przepraszam i wszystkich Was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Przepraszam Cię Boże, skrzywdzony człowieku, przepraszam. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Przepraszam Cię Boże, skrzywdzonym człowieku, przepraszam Ci wszystkim Wam. Żałuję za wszystko, to moja wina swoimi dobrodziejstwami obdarza wszystkie żyjące istoty, nie rzadko przyjmuje ich pomoc albo posługuje się aby nam przybliżać zrozumienie dziejów zbawienia. Zwierzęta zostały zachowane w arce przed wodami potopu, a po potopie uczestniczyły w przymierzu, jakie Bóg zawarł z Noem. Paskalny baranek przypominał ofiarę składaną na pamiątkę wyzwolenia narodu wybranego z niewoli egipskiej. We wnętrzu wielkiej ryby ukrywał się Jonasz. Kruki żywiły Eliasza na pustyni. Zwierzęta uczestniczyły w pokucie ludzi i razem z całym stworzeniem uczestniczą w odkupieniu dokonanym przez Chrystusa. Za wstawiennictwem świętego Franciszka z Asyżu prośmy więc Boga o błogosławieństwo dla tych zwierząt, a zarazem wysławiajmy Stwórcę i składajmy Mu dzięki za wszelkie dobro, jakim nas obdarza. Prośmy także, abyśmy, uznając naszą godność, żyli według Bożego prawa. Boże, Ty w swoim
swojej mądrości wszystko stworzyłeś. Ty ukształtowałeś człowieka na swoje podobieństwo i obdarzyłeś go błogosławieństwem, aby był dobrym gospodarzem na ziemi. Wyciągnij swoją prawicę i pobłogosław te zwierzęta, abyśmy wszyscy wspierani Twoją pomocą w obecnym życiu z tym większą ufnością dążyli do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bóg, który stworzył zwierzęta na ziemi i czuwa nad całym światem, niech nas strzeże swoim błogosławieństwem i zawsze zachowuje w swojej opiece. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz będą wszystkie na pewno już zwierzątka rozumne, posłuszne i grzeczne. Wylosujemy teraz dwie figurki Matki Bożej. Agata Kowalkowska. O, chodź, super. Proszę bardzo. I tu jeszcze dla Ciebie takie małe różańcie, proszę. Drugą figurę Matki Bożej otrzyma dzisiaj Olga Puszter. I jeszcze dwie takie nagrody pocieszenia. O, tu jakaś ogromna nauka. Małgorzata Czerw. Proszę bardzo. I Tola Matusiak. Dzieciaczki, nie zniepęcać się. Dzisiaj, czy wczoraj ktoś nie dostał, w ogóle Matki Bożej jeszcze mamy do końca października sporo czasu. Było już błogosławieństwo, ja teraz się przestawię tam. Dzieciakom rozdam, co mam rozdać. A Państwo tutaj będziecie mogli, może gdzieś tutaj, tak? Na tle takich krzyża i tych drzewek, gdzie można podejść, uśmiechnąć się, pomachać do kamery, które Państwo to pięknie zmontują. Będziemy mogli to wszystko oglądać. Bóg Wam zapłać za dzisiejszą modlitwę, za to, że kochacie zwierzątka, że troszczycie się o nie. Pan Bóg Wam je powierzył, abyście się nimi opiekowali. Widzimy się jutro na różańcu z dziećmi o 16:15. Z Panem Bogiem. Słuchajcie, ja najpierw rozdam karty, dobra? A potem... Nie, dzisiaj nie. Proszę bardzo. Jak ktoś nie ma tej planszy, to niech zostanie. Niech podejdzie. Jak ktoś nie ma tej planszy, proszę ustawić się w drugą kolejkę i te plansze rozdamy, dobrze? Thank you.
ten przyjaciel. No, czy jeszcze ktoś po ten obrazek dzisiejszy, bo na tej Maciek. Bo. Wszystkie takie są. Chodź. Rybkę masz. No fajnie.